Cześć, mam na ćwiska, ja jestem Emi i w dzisiejszym filmiku sprawdzimy, czy Akinator zna Akutę z Bronxu. No raczej Akinator powinien dać siebie wszystko, bo jednak jestem internetowym geniuszem, więc no liczę na niego, że jednak zna. A o tym, czy zna tę kucę, czy jednak nie, dowiecie się w dzisiejszym odcinku, więc cóż, pamiętajcie o tym, aby zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli wam się film spodoba i oglądacie film do końca, bo myślę, że warto. Jeszcze mam dla was takie pytanko i proszę, abyście tu lub tu zagłosowali w ankiecie, czy chcecie, aby na moim kanale się pojawił film pod tytułem Room Tour. No, bo ostatnio jakoś dostałam takiej wenny, by nagrać właśnie tego typu film, więc chyba bez przedłużenia zapraszam was do oglądania dzisiejszego odcinka. Jeśli ktoś z was, no nie wiem jakim cudem, ale nie zna kuców z Bronxu, to myślę, że ten fragment na pewno musiał wam się gdzieś obić o uszy. Ja nie lubię szybko, ja lubię wolno. A jeżeli nie, no to ja nie wiem. Na samym starcie mamy w ogóle pierwsze pytanie, czy twoja postać jest youtuberem? No więc myślę, że możemy Akinatora tutaj naprowadzić na dobrą drogę i zaznaczymy, że tak, żeby szedł w stronę YouTube'a. Drugie pytanie, czy twoja postać jest rośliną? No, chyba nie. Czy twoja postać jest związana z Minecraftem? No, nie wydaje mi się. Czy twoja postać jest graczem komputerowym? No, chyba nie. Czy twoja postać jest dziewczyną? Ciężko stwierdzić, ale dajmy po prostu, że chyba. Tak, czy twoja postać śpiewa po hiszpańsku? No, nie. Czy twoja postać nosi kobiece ubrania? Nie. Czy twoja postać jest człowiekiem? No, nie. Nie. Nie, no chyba żartujecie, przecież ten film będzie jebany kursie filmikiem na moim kanale. Proszę. Czy twoja postać jest kucykiem? I coś czuję, że jeżeli zaznaczę, że tak, co jest dobrą oczywiście odpowiedzią. Dziewiąte pytanie. Dobra. Uwaga. Dobrze, jeszcze Akinator chyba chce się tak upewnić. Czy twoja postać pochodzi z internetu? Kuce pochodzą z internetu. Czy twoja postać jest związana z kucykami? Nie! To jest dopiero 11 pytanie, a... No dobrze, już no, nie obijając bawełny, no na 100%, nawet 101 Akinator wie, kim są kuce, więc tak. Kuce z Bronxu, internet, YouTube, tak. Czemu tutaj nie ma żadnego obrazka? No to jest przykro, ale tak, Akinator, no nie wiem, to jest serio, po prostu geniusz, to jest geniusz internetowy, on na wszystkim się zna, on chyba wszystko wie, więc tak, odpowiadając na pytanie tytułowe tego odcinka, tak, Akinator zna kucę z Bronxu. To tyle dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodoba, jeżeli tak, pamiętajcie o łapeczce w górę oraz subskrypcji. Jeżeli u was Akinator zgadnął nieco szybciej jeszcze kucę z Bronxu niż u mnie, to pochwalcie się w komentarzu, jaki był to wynik pytań, a ja wam oczywiście przypnę serduszko, więc cóż, no to tyle dzisiejszego odcinka, no nie moja wina, że Akinator to jednak, no naprawdę jest geniusz internetowy, więc cóż, to chyba wszystko. Zapraszam was do subskrybowania kanału oraz na ostatni film. Więc trzymajcie się i cześć!